że mam teraz, gdzie śpię na Dakarze. Ja śpię na Dakarze w kamperze. Kamper jest najlepszym miejscem do spania, bo w namiocie jest bardzo duży hałas, a w kamperze wypoczywamy. Ja śpię i Arman w jednym kamperze. Chodźcie, wam pokażę. Tutaj w kamperze śpi z przodu Armand, ja śpię z tyłu. Mamy lodówkę, mamy prysznic, więc to jest też dobre miejsce do relaksu, bo nie słychać hałasu, który jest na biwaku od wszystkich agregatów, wszystkiego. I tu jest miejsce, gdzie wypoczywamy. I oczywiście moja część, gdzie śpię. To jest bardzo dobre miejsce, bo relaksujesz się, jest też, jak jest zimno, to jest cieple, jak jest gorąco, to mamy klimatyzację, więc da się szybciej regenerować. Tutaj mamy kuchnię polową. Cały zespół je z tej kuchni, pracuje trzech kucharzy i mamy tutaj 100 osób, które w X-Ride muszą zostać wyżywione. Z tego, co mówili chłopaki, zużywają 5000 jajek na przykład, tą liczbę pamiętam. I tu później jest miejsce, gdzie mamy wydawane jedzenie. Tu jest wydawane i tam później jemy pod tym namiotem. Tutaj jest kuchnia, to jest wielka lodówka, gdzie jest po prostu przechowywane jedzenie. Tu się wszyscy żywimy. Mamy stół, gdzie jemy. W tej chwili wszyscy pracują przy samochodach mechanicy, ale o 19 jest zawsze taka główna kolacja i od razu tu się zapełnia. I zawodnicy też zjeżdżają, więc każdy je trochę o innej porze. Mamy możliwość skorzystania z masażu, z fizjoterapii. Tutaj się można zrelaksować. Zaraz zobaczcie, jak to wygląda. Yeah, the marathon was beautiful. It was very nice dune stages with some fast sections on the plateau, but we really enjoyed the driving in the sand. It was the best part of the Dakar for me. We had nice fight with the Kuba Przygoński. Like, he caught me, passed me, and then I said, no, I will not give up. And like 20 kilometers before finish, I passed him, and we were fighting to the finish together. So at least we had some fun. For the general result, it's very good. Still, it's very tight for us for the sixth place. Still two days to go. So we have to focus, keep going, and try it. Mnóstwo takich podjazdów, nie wiem, pewnie ze 100 metrów do góry pod Wydmę. To było na pewno fajne. Poza tym dobry odcinek, gdy dogoniliśmy Martina Prokopa, wyprzedziliśmy go, jechaliśmy taki motocross do mety. Empty Quarter, na pewno fajne odcinki, na pewno są to takie czyste odcinki. Organizator się mocno postarał, bo są naprawdę trudne. Jest mnóstwo podjazdów, albo jedna krótka wydma, gdzie są dziury, gdzie musimy bardzo zwolnić, żeby podjechać. I jest to na pewno wymagające. Wydaje mi się, że zawodnicy z drugiej części rajdu będą dzisiaj dużo walczyli.